Orędzie 185. 21 listopada 1979 roku. Wspomnienie ofiarowania najświętszej Maryi Panny. W świątyni mojego serca. Najmilsi Synowie, patrzcie na waszą niebieską mamę, prowadzoną do świątyni, by doskonale służyć Panu, chociaż od mojego poczęcia. Byłam już przygotowana do wzniosłego zadania, jakie zostało mi powierzone, to jednak i dla mnie był konieczny pewien okres milczenia i intensywniejszej modlitwy. W świątyni moja dusza otwierała się na światło ducha. On prowadził mnie do miłości i zrozumienia jego słowa. Dzięki temu zostałam wewnętrznie doprowadzona do udziału w najgłębszych tajemnicach, i coraz jaśniej ukazywało mi się prawdziwe znaczenie boskiego pisma. W świątyni moje ciało było składane w nieustannej ofierze na służbę Bogu. Spełniałam tę służbę modląc się i radując doskonałym wypełnianiem powierzonych mi skromnych zadań. W świątyni moje serce otwierało się na akt czystej i nieustannej miłości do Pana oderwanie od świata i stworzeń, czyniło mnie gotową, by coraz doskonalej mówić tak Jego boskiej woli. Kapłani, moi najmilsi synowie, wejdźcie teraz i wy do świątyni mego niepokalanego serca. Mój czas nadszedł, więc wy również potrzebujecie okresu intensywniejszego skupienia i bardziej żarliwej modlitwy, dla przygotowania się do spełnienia waszego ważnego zadania. W świątyni mojego serca wasze dusze zostaną napełnione Bożą mądrością. Obecnie udzielam wam jej obficiej, abyście mogli coraz bardziej jaśnieć i rozlewać światło w tych dniach ciemności. Pomożecie w ten sposób wielu moim biednym, zagubionym dzieciom, powrócić w moje matczyne ramiona. W świątyni mojego serca ciało wasze zostanie oczyszczone ogniem niezliczonych doświadczeń, aby mogło stać się we wszystkim podobne do ciała mojego Syna, a waszego brata Jezusa. Jezus chce żyć w was, aby zrealizować dziś wielki plan swej miłosiernej miłości i przygotować nadejście swego królestwa chwały. Jednoczy więc wasze śmiertelne ciała ze swoim ciałem chwalebnym, abyście wy, będąc w nim, mogli coraz pełniej uczestniczyć w jego chwale, a on by w was mógł udzielić wasze cierpienia związane z waszą ludzką słabością. To poprzez was Jezus ciągle przychodzi, aby działać, pracować, miłować, cierpieć i składać się w ofierze dla zbawienia wszystkich. W świątyni mojego niepokalanego serca także wasze serca doznają oczyszczenia, abym mogła je przygotować do aktu czystej i nieustannej miłości wobec Pana. Prowadzę Was drogą miłości doskonałej, abyście i Wy mogli iść w ślady Waszej matki i wypowiadać Wasze tak woli Bożej. Oto, dlaczego powinniście wejść do świątyni mojego serca, Potrzebujecie milczenia i modlitwy, oderwania się i wyrzeczenia. Dzięki temu zostanie wam objawiony Boży Plan dotyczący was. Staniecie się wolni i gotowi, by wypełnić go aż do końca. Jedynie w ten sposób będziecie mogli wypełnić wielkie zadanie, jakie wam powierzyłam. Odwagi, moje małe dzieci, nadeszła moja godzina, Chcę więc dziś w świątyni mojego serca ofiarować was wszystkich Trójcy Przenajświętszej w akcie najwyższego zadośćuczynienia i matczynego błagania.